To podejdę, zapytam, jak się jedzie? No, bardzo dobrze póki co. Ale naprawdę nagrywamy to? Nogi nie bolą? Nie, nogi nie bolą, pogoda nam dopisuje, wszystko super. Kiedy macie być w Częstochowie? W sobotę. Czyli z Kołobrzegu, no to kawałeczek jest. Z Koszalina. No my dołączyliśmy w Skrzatuszu, także my troszeczkę krócej. Aha, czyli na razie jeszcze nie bolą te nogi. Jeszcze na razie nie bolą. Z Koszalina sobie. Tak? I jak się... No dobrze, pierwszy dzień takie trochę przedbiegi były, nogi bolały, ale z dnia na dzień coraz lepiej jest. Fajnie w grupie się jedzie, każdy tam jakąś ma intencję. Mhm. Za siebie, za rodzinę. Mhm. I myślę, żeby szczęśliwie dojechać i żeby sił starczyło. Po raz pierwszy pan jedzie, czy? Po raz czwarty jadę. I tak systematycznie teraz co roku? No ja czy z przerwami jakimiś? To znaczy, 2 lata byłem pierwszy, później musiałem jechać do sanatorium, później ta pandemia była i w tamtym roku byłem i teraz w tym roku nie. Jak zdrowie dopiszę, to będę jechał dalej. To troszkę lat na tak, także mówię, że o zdrowie trzeba modlić się teraz. Dobrze, dziękuję serdecznie. Ja podejdę. Zabieramy wszystkie intencje wszystkie. Dobrze. To jeszcze tu może zapytam panią, jak się jedzie? No nie narzekam, dobrze. Jak na razie cały czas z górki. Aha. A mięśnie nie bolą po tych kilku dniach? Nie, bo ja jadę dopiero od Skrzatusza teraz. Aha, czyli też początek. Tak, No ale mimo wszystko, te ponad 300 km jeszcze jest. Nawet. Nie boję się. Pierwszy raz pani jedzie? Pierwszy raz. Z jakąś konkretną intencją? Oj, mam wiele intencji, że chyba na raz to się nawet... Z moim kolegą i z moim wnukiem wsiedliśmy w pociąg, zajechaliśmy do Świnoujścia. Ze Świnoujścia jedziemy na rowerach razem z pielgrzymką do Częstochowy. I z Częstochowy jedziemy rowerami do Zabrza. Także zrobimy kółeczko. No to kilka kilometrów będzie, że będzie, tak powiem. Będzie, około 800. Jak się uda przejechać całość. To... Po raz pierwszy taką trasę? Po raz pierwszy. Wnuk po raz pierwszy, kolega po raz pierwszy. A namówił nas Edward Woźniak z Zabrza też. On jest po raz 9 tu na tej pielgrzymce. Namówił mnie. Ja miałem w tamtym roku przyjechać, ale już miałem urlop zaplanowany, nie mogłem. Ale w tym roku, w styczniu mu zadzwoniłem, że w tym roku na pewno jadę. No ale 800 km to trochę, w nogach będzie już. No będzie w nogach, będzie, ale na razie nogi dają. Także nie ma żadnych problemów. Ale pan jest takim zaprawionym, że tak powiem, kolarzem, że taki długi odcinek pan wybrał? W tamtym roku po raz pierwszy miałem, tak do tej pory jeździłem takie jednodniowe wycieczki, w tamtym roku po raz pierwszy pojechałem na 5-dniową wycieczkę, bo chciałem wnuka odwiedzić na koloniach, znaczy na obozie sportowym w Licheniu. Odwiedziłem go i pojechałem dalej na Hel. 5 dni. A w tym roku po drodze my odwiedziłem też kolejnego wnuka, bo jest w Dźwiżynie na koloniach i my też go odwiedzili i przyjechaliśmy do Koszalina. No proszę, no to pięknie. Jakaś konkretna intencja, z którą pan jedzie na Jestem Górę? Ogólnie, tak. Dobrze, to życzę powodzenia i żeby ten rower dojechał i pan na tym rowerze. Dojedzie. Ten kolega mnie namówi na tą pielgrzymkę. Dobrze, tak jest fajnie. Tak? Edward Woźniak, my są emeryci górnicy. Wyjeżdżamy. Idziemy! Uwaga, piach! Nie wiem!
Powodzenia. Powodzenia. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu.